Cześć, ja jestem Hubert i witam Cię na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to szybki news odnośnie aktualizacji obiektywów RF przygotowanych przez Canona w związku z premierą ich najnowszego aparatu R6 Mark II. Jeżeli zastanawiasz się, czy warto zaktualizować Twój obiektyw, zapraszam do oglądania. Funkcja, o której mowa, to elektroniczna korekta Focus Briefing. Focus briefing to zjawisko optyczne, które podczas zmiany ostrości zmienia nam także to, co widzimy w kadrze. Widać to zwłaszcza, gdy zmieniamy ostrość obiektu, który jest blisko nas na coś oddalonego. O ile w fotografii przeszkadza nam to tylko w korzystaniu z techniki Focus Stacking, o tyle w filmowaniu jest to o wiele większy problem. Zmiana kadru podczas ostrzenia jest po prostu nienaturalna. Siła tego zjawiska zależy od budowy oraz jakości obiektywu, natomiast w mniejszym lub większym stopniu występuje zarówno w obiektywach stałoogniskowych, jak i w obiektywach typu zoom. Jeżeli podczas filmowania chcemy osiągnąć ten filmowy look, to tak naprawdę nie możemy mieć żadnej zmiany kadru podczas zmiany ostrzenia. Canon R6 Mark II wprowadza elektroniczną korektę tego zjawiska, jednak działa ona tylko z wybranymi obiektywami i wymaga ich aktualizacji. Początkowo obsługiwała ona dwa obiektywy: tegoroczną nowość, czyli 24 mm 1.8 oraz 15-35. Naturalnie mowa tutaj o najnowszych wersjach RF. W tym tygodniu natomiast aktualizację otrzymało pięć kolejnych obiektywów, które wyświetlam wam teraz na ekranie. W opisie tego filmu zamieszczę wam bezpośrednie linki do pobrania aktualizacji prosto ze strony producenta. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie ukażą się aktualizacje dla pozostałych obiektywów RF. Według opisu aktualizacji, jaką znajdziemy na stronie, jest to jedyna zmiana, jaka została wprowadzona podczas tego update'u. Ja osobiście nie mam możliwości przetestować, jak działa ta elektroniczna korekta, natomiast jeżeli masz takie obiektywy i R6 Mark II, daj proszę znać w komentarzu, jak to działa. Jeżeli oglądałeś mój film o premierze tego aparatu i jesteś zainteresowany zakupem, zapraszam Cię do opisu filmu, gdzie znajdziesz kod rabatowy na 500 zł i darmową kartę pamięci. A jeżeli dotarłeś do tego momentu w tym filmie, to najprawdopodobniej interesuje Cię tematykę jaką tutaj poruszam, czyli filmowanie i fotografie. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, co pomoże w jego rozwoju. I to już wszystko na dziś. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli byśmy się nie widzieli, to wesołych świąt, trzymajcie się ciepło i pozdro.